Na terenie województwa dolnośląskiego działa wiele instytucji, organizacji i fundacji, które zajmują się integracją osób niepełnosprawnych. Wiele z nich mocno wspiera Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego. W ostatnim czasie odbyło się wiele imprez z udziałem osób niepełnosprawnych. Adresatem naszych wysiłków i starań są niepełnosprawni, ale to nie jest wyłącznie środowisko, do którego docieramy ze swoimi propozycjami, ze swoją pomocą, dlatego że środowisko niepełnosprawnych jest obudowane całym gronem różnego rodzaju wolontariuszy, pasjonatów, wychowawców, ludzi dobrej woli i dlatego też tego rodzaju spotkania, a przecież one mają fantastyczne nazwy, na przykład no to dzisiejsze aktywne wakacje. I w tym już jest zawarta nasza skłonność do tego, żeby te wakacje były aktywne z udziałem tych niepełnosprawnych, żeby to nie było tylko coś gotowego dla nich, ale żeby również ich udział tutaj był wyraźnie zaznaczony. A przecież oni, będąc niepełnosprawnymi w niektórych aspektach osobowości, w niektórych segmentach swojej osobowości, są na przykład uzdolnieni plastycznie, muzycznie, rękodzielniczo. I chodzi o to, żeby wyłowić i wyartykułować te ich umiejętności, które one posiadają, oni posiadają, i żeby mieli szansę zaistnieć. To jest dla nich samorealizacja, ale jest to radość, jest to podtrzymywanie tego optymizmu. Dlatego też takie spotkania integracyjne mają też sens, że oni między sobą nawiązują pewne relacje. Tworzą się przecież ponad regionalne nawet układy i zespoły. Przecież przyjeżdżają do naszego województwa z Dąbrowy górnicze artyści z Łodzi i wspólnie z naszymi coś robią. Więc to jest po prostu trend bardzo właściwy i w tym przypadku samorządy różnych szczebli bardzo się sprawdzają, natomiast samorząd województwa dolnośląskiego współfinansuje, wspiera, tworzy właściwy klimat i na tę pomoc niepełnosprawni zawsze mogą liczyć. Niewątpliwie gminą przyjazną osobom niepełnosprawnym jest gmina Prochowice, w której rokrocznie podczas Dni Prochowic swoje talenty wokalne prezentują osoby niewidome i niedowidzące. W jasnych barwach widzi świat, nie dostrzega w bliźnich wad. Wszystkich pragnie wziąć w ramiona, głodna nawet gdy spełniona. Miłość taka jest. Krzywd pamiętać nie chcę, bo zwykła dobrem płacić zło. Każdy z nas ma chyba trochę inną tą przygodę i inną drogę za sobą, bo jesteśmy z różnych miast, jesteśmy, no generalnie tak mamy, że jak jest nas więcej w zespole, to każdy z nas ma za sobą coś innego i do tego momentu, kiedy się spotkaliśmy, każdy, że tak powiem, robił swoje. Grzegorz ma za sobą szkoły muzyczne, studia muzyczne. Ja w zasadzie w dzieciństwie śpiewałam do lustra z dezodorantem. Karolina pewnie podobnie, chociaż też skończyła studium organistowskie. Łukasz miał w sobie, nosił tą pasję od zawsze, ale tak naprawdę ona się rozwinęła, kiedy stracił wzrok, bo taka jest jego historia. Ale my spotkaliśmy się w różnych okolicznościach, w różnych momentach dzięki pani Annie Dymnej i Fundacji Mimo Wszystko. Tam poznawaliśmy się stopniowo na festiwalu, potem Łukasz nabrał
wiatru w żagle i założył swoją własną fundację, robił swoje projekty, zapraszał nas na swoje koncerty. I tam jakby nasza przyjaźń muzyczna, ale nie tylko, że tak powiem, dojrzewała. I w pewnym momencie Łukasz z Grzegorzem stworzyli na jeden z festiwali dla osób niewidomych i niedowidzących stworzyli duet. I zdobyli na tym festiwalu pierwszą nagrodę. Rok później chcieli powtórzyć lub podwyższyć swój sukces albo po prostu zaśpiewać jeszcze raz razem. Mieli piosenki, w których potrzebne były chórki. I na tym samym festiwalu byłam ja, Karolina, jeszcze jeden chłopak, który jest z nami na co dzień w Mezaliansie. I tak po prostu wystąpiliśmy z nimi jako chórek. Okazało się to niebywałym sukcesem. Zdobyliśmy główną nagrodę festiwalu, co wiązało się z przedstawieniem recitalu za rok. Więc trzeba było zrobić materiał. Powstał materiał, no to trzeba było zacząć go wykorzystywać i pojawiały się różne okazje, między innymi Dni Prochowic. I tak po prostu z takiej zabawnej inicjatywy powstał zespół. Jesteśmy gminą otwartą na niepełnosprawność i Biesiada nad Kaczawą to jedna z imprez, w której zawsze uczestniczą osoby niepełnosprawne, ale to jest jedna z wielu, bo mamy na przykład też ogólnopolski turniej tańca, gdzie uczestniczą osoby niepełnosprawne. I mamy międzynarodowy integracyjny plener plastyczny, gdzie też występują osoby niepełnosprawne. Powiem, że to nawet nie jest kwestia tego wykluczenia, to jest kwestia uznania, bo są to wyjątkowe osoby, bardzo wrażliwe, utalentowane i muzycznie. Dzisiaj Państwo będzie okazja obejrzeć piękny koncert, wysłuchać. Są osoby, które pięknie malują, są uzdolnione technicznie, plastycznie. No i to są osoby wyjątkowe, z ogromnym sercem, z otwartością. Dlatego zapraszamy i włączamy te osoby do naszych działań. Powiem, że mieszkańcy są już przyzwyczajeni i zawsze pytają, czy na tym święcie będą też, bo kojarzone są te osoby jako uczestnicy z Fundacji Anny Dymnej, bo od tego się zaczęło. Właściwie to był początek, ta działalność Anny Dymnej tak się rozprzestrzeniła wspaniale na cały kraj, że i w naszej gminie zrodził się pomysł, żeby w tym kierunku zadziałać. Oprócz takich inicjatyw Urząd Marszałkowski wspiera także organizatorów pikników integracyjnych. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej z Chojnowa wspólnie bawili się na terenie zajazdu u babuni. Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy, a mamy dwa takie, obydwa są w Chojnowie, niemniej jednak pochodzą z różnych terenów i z różnych gmin powiatu legnickiego i tak na co dzień tego kontaktu nie mają. Więc jeżeli chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy numer 1 w Chojnowie, to tu głównie przybywają uczestnicy z gminy Chojnów, jak również i gminy Miłkowice. Natomiast w tym drugim, czyli numer 2, to mieszkańcy Chojnowa. I teraz taka forma wyjazdowa jest doskonała, bo po pierwsze poznają się tutaj ze sobą kadra, poznaje się pracownicy, ale i też uczestnicy, więc czują się tutaj doskonale, że tacy są wyluzowani i przyglądają się. Myślę, że warto wyjechać poza teren jakby funkcjonowania tych domów, czyli jest to teren też gminy, ale jednak na co dzień tutaj niepełnosprawni nie bywają, także myślę, że należy właśnie różne formy kontynuować, w tym właśnie taką wyjazdową. Dyrektorki obu środowiskowych domów samopomocy mają doświadczenia i z tego co wiem, bo podczas zarządów one zdają nam sprawozdania, ponadto my też docieramy do obydwu jednostek, organizują często spotkania różne, przeróżne i mają doświadczenia. Ja myślę, że to pomysł, takie mobilizacja sił i tak naprawdę coś wspaniałego, coś innego. Podczas pikniku organizowane były różne konkursy sportowe oraz ognisko i grill. Szczerze powiem, że to się dzieje co roku, taka impreza właśnie tutaj w Jaroszówce. A tak to właśnie chciałem powiedzieć, że czujemy się tutaj fajnie, integracyjnie, przynajmniej możemy z drugą placówką właśnie zawrzeć kontakt, możemy się poznać na przykład. Konie, na przykład mamy hipoterapię darmową i tak się cieszymy właśnie, że mamy tutaj wsparcie dzięki naszym szefowym.
Pomimo kapryśnej pogody uczestnicy pikniku świetnie się bawili. Mówiła, że ten wieczór należy do nas. Mówiła mi na imię Mala Paloma. Spotkałem ją na pustej słonecznej plaży. Spotkałem ją, me serce zaczęło marzyć. La Paloma, już czas. Obiecałaś mi wieczór, obiecałaś mi cały ten wieczór i noc dla dwojga nas. La Paloma, już czas. Obiecana mi gra. Opowiedziałem o swej miłości, którą przeżyłem sam. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał, za te czarne, cudne oczy, to serce, duszę. Na pogodę nie mogli narzekać podopieczni Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Prząśnik w Brenniku, którzy uczestniczyli w letnim pikniku pod kasztanem. Są to imprezy o różnym natężeniu, jeżeli chodzi o inicjatywy społeczne. Poprzednim razem mieliśmy imprezy plenerowe i były to imprezy związane ze środowiskowego Domu Samopomocy, natomiast dzisiaj gościmy w Domu Pomocy Społecznej. Niemniej jednak jako urzędnik uczestniczę też wielokrotnie w imprezach o bardzo szerokim zasięgu regionalnym, powiedziałabym nawet wojewódzkim. Takie przedsięwzięcia bardzo cieszą, ponieważ pokazują, że różne placówki o różnym statusie działania, czy to są organizacje pozarządowe, czy to są placówki, tak jak dzisiaj podlegają pod starostwo, widzą potrzeby osób niepełnosprawnych i starają się tą rehabilitację społeczną wprowadzać. W imprezie uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Prząśnik, Klubu Seniora oraz mieszkańcy z okolicznych miejscowości. Urząd Marszałkowski wspiera również projekty, których beneficjentami są osoby niepełnosprawne. Tak jest w przypadku projektu pod nazwą Zainwestuj w swoją przyszłość, autorstwa Fundacji Przystań w Ścinawie, która prowadzi także Dom Seniora. Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy 24 tysiące na projekt Inwestuje w swoją przyszłość, w którym integrujemy 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiatach lubiński, legnicki i złotoryjski. Nasi podopieczni w 6 pracowniach wykonują różnorodne wyroby, nabywają nowe umiejętności, integrują się, zawierają nowe przyjaźnie. Dodatkowo oprócz udziału w warsztatach zorganizowaliśmy wyjazd do kina, do teatru, jak również warsztaty wyjazdowe do Jaroszówki, pieczenie chleba i pizzy oraz do Złotoryi, zdobienie bombek. Tutaj u nas dzisiaj odbywają się warsztaty gospodarstwa domowego, krawiecki, wyrobu biżuterii, muzyczno-artystyczny, wyrobu witraży, filcowanie na mokro. Wszystkie te prace będą zebrane na wystawie w spotkaniu podsumowującym. Przy spotkaniu podsumowującym odbędzie się spotkanie mikołajkowe z zabawą. Też właśnie między sobą będą wymieniać dla siebie różnorodne prezenty. Podopieczni fundacji uczestniczą w zajęciach terapeutycznych w pracowniach rękodzieła artystycznego, wyrobu witraży, biżuterii kobiecej oraz w pracowni komputerowej. Mi się to najbardziej to podoba, jak spotykam się tu z ludźmi, dużo czasu tu spędzam. W moim zawodzie też jako kucharz, że gotujemy sobie. No i mam tu dużo przyjaciół. Uczymy się przepisów, gotujemy takie domowe dania. Dzisiaj akurat robimy krokiety i ryż makaronowy. Sałatkę z ryżu makaronowego. A proszę mi powiedzieć, co pani najlepiej umie ugotować i co pani najbardziej smakuje?
Oczywiście spaghetti. Oczywiście spaghetti mi najbardziej wychodzą. Różne zupy, rosół, zupa ogórkowa. Bo często też w domu gotuję, bo mama pracuje, tato do Niemiec jeździ, to też w domu gotuję, jako gospodynią drugą jestem. Po prostu powiedzieć, drugi mój dom. Mam tu dużo przyjaciół. Jeden drugiemu pomaga. Ma się zaufanie do, nie tylko do uczestników, ale do kolegów, do koleżanek, że z każdym można porozmawiać, pożalić się, jak to się mówi. No i to różne są takie warsztaty. Warsztaty, pracownia gliniana jest, warsztata komputerowa, warsztaty z gliny się tutaj robi z gliny i warsztaty ze szkła się robi. Pracownia kwiatowa jest, pracownia kuchenna jest. No i taka sala gimnastyczna jest, bo w każdej pracowni po miesiącu czasu się jest. To przez miesiąc czasu coś można się nauczyć, bo za jeden dzień to się praktycznie by się nic nie nauczył, nie? Ale przez jeden miesiąc się można nauczyć, nie? To się dużo nauczy.